Badania i zabiegi proktologiczne stoją w grójeckim szpitalu na bardzo wysokim poziomie. Niestety w naszym kraju wielu pacjentów, mimo problemów, wciąż unika wizyt u specjalisty. Przypominamy, że wczesna diagnostyka schorzeń dolnego odcinka układu pokarmowego pozwala uniknąć wielu groźnych chorób. Choroby okolicy odbytu są chorobami cywilizacyjnymi, związanymi z siedzącym trybem życia i z nieprawidłową dietą. Coraz więcej osób zgłasza się właśnie z powodu dolegliwości związanych z odbytem. Zaraz po pojawieniu się objawów warto przyjść na konsultację do proktologa. Problem polega na tym, że bardzo właściwie niemożliwe jest postawienie samemu sobie rozpoznania. Dlatego tylko fachowa konsultacja może i wykonanie pewnych badań diagnostycznych może doprowadzić do prawidłowego rozpoznania, a w związku z tym skutecznego leczenia. Bardzo często trafiają do mnie pacjenci, którzy już wielokrotnie leczyli się samemu różnymi preparatami i były one nieskuteczne, dlatego że mieli inną jednostkę chorobową, na przykład przetokę okołoodbytniczą czy szczelinę odbytu, a wtedy te preparaty na hemoroidy nie są skuteczne. Na konsultacji proktologicznej w pierwszej kolejności zbierany jest wywiad, który już nam może wiele lekarzom powiedzieć. Jest przeprowadzane badanie, najpierw badanie brzucha, a później badanie przez odbyt, które oczywiście nie jest przyjemne, ale też potrafi już wnieść bardzo wiele do rozpoznania. W dalszym etapie, w dalszej diagnostyce wykonywane jest badanie rektoskopii, czyli wsadzenie takiej krótkiej rurki do kanału odbytu umożliwiającego obejrzenie kanału odbytu i postawienie właściwej diagnozy, a również w jakby następnym kroku w przypadku określonych objawów jest zalecane badanie endoskopowe, czyli kolonoskopia, i tu w Szpitalu Grójcu również jest możliwość wykonania takiego badania. Badanie kolonoskopowe jest wykonywane poniżej 55 roku życia, jest wykonywane, gdy dochodzi do krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego lub wystąpią inne nieprawidłowości, na przykład niedokrwistość. Wtedy to badanie zaleca się w każdym wieku. Jeżeli chorzy nie mają objawów, wtedy od 55 roku życia jest wprowadzony ministerialny program wykonywania badań kolonoskopowych celem profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Niestety w Polsce mamy problem ze zgłaszalnością się na badania profilaktyczne i bardzo często wiąże się to z lękiem przed wykryciem choroby, co jest niestety błędnym kołem, gdyż prowadzi mechanizmu błędnego koła, gdyż choroba wykryta we wczesnych stadiach jest z reguły, mówię o chorobie nowotworowej, jest uleczalna i jest to błąd oczywiście zrozumiały, ponieważ pacjenci się boją, ale niestety on może być bardzo groźny w konsekwencjach. Dlatego zapraszamy wszystkich do badań endoskopowych po konsultacji lekarskiej i określeniu ich wskazań.